Dzień dobry Państwu. Zapraszam Państwa na moją wystawę, która ma miejsce w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach, w tymże pałacu. I chciałabym opowiedzieć przede wszystkim, no, najpierw o sobie. Nazywam się Ewa Witkowska. Maluję olejami, akrylami, także akwarelami. Zajmuję się też ceramiką, no, wieloma rzeczami. Można powiedzieć, że jestem artystyczna dusza w każdym wymiarze życia. Natomiast dzisiaj oczywiście prezentuję Państwu swoje obrazy i co jest jak gdyby myślą przewodnią tych obrazów? Myślą przewodnią jest kolor. Kolor, który zawsze zachwycał mnie u impresjonistów, sposób kładzenia tego koloru, taka trochę nonszalancja. No, moje obrazy może nie są aż tak nonszalanckie jak ich, ale generalnie wywodzą się z samej no, ważności koloru, tak? I jakie to są przede wszystkim obrazy, gdzie one są malowane? Malowałam obrazy wszędzie, gdzie wyjeżdżałam poza dom, chociaż także u siebie na wsi. Malowałam na przykład w Albanii, gdzie mamy tutaj obraz Alpy Przeklęte. No tak się nazywają te góry, ponieważ są bardzo wysokie, bardzo niedostępne. Natomiast tak dzikie, że żadnego słupa elektrycznego nie uświadczy w tej okolicy, a i drogi są nie na każdy samochód. I no i to ta dzikość, ta niedostępność zachwyca. Malowałam też no, w górach typu Bieszczady, gdzie byłam na plenerze z Ośrodka Kultury w Lesznowoli. I stamtąd przywiozłam właśnie olej, ale także i akryle, między innymi stuk siana. Jedna ze moich znajomych zapytała się mnie, czy jeszcze rzeczywiście ten stuk istnieje, czy sobie wymyśliłam, czy są jeszcze stogi siana. Są jeszcze. To jeszcze był stuk, który rzeczywiście no, fizycznie zaistniał. Podobnie było, kiedy byłam w Karkonoszach czy w Pieninach, byłam także w Supraślu. Nie zawsze są to pejzaże, czasami są to pewne elementy, które mi się spodobały, kiedy przechodziłam, przejeżdżałam i tak dalej. Na przykład mamy taki obraz, który się nazywa Hortensje i róże. Jest to fragment ogródka, który widziałam w Fatimie. To jest w Portugalii, gdzie wyjeżdżaliśmy tam na wakacje już dawno temu, kiedy można było. No i tam zachwyciło mnie, że w jednym miejscu były i róże, i takie południowe słońce, i hortensje. No i to mi się spodobało i to próbowałam oddać. Innym razem z kolei jakieś takie elementy w pobliżu mnie, to znaczy w pobliżu miejscowości, gdzie mieszkam, chociażby słoneczniki, które są na polu gdzieś u sąsiada malowane, czy też właśnie chociażby pole rzepaku, chociaż na pierwszym planie w tym obrazie wybijają się wierzby, więc to jest niedaleko nas. To, co malowałam jeszcze, to na przykład malowałam takie elementy jak na przykład pieska, którego tutaj pokazałam, bo według mnie dobrze się komponował na taki łaciaty, na tle suchych traw z bardzo ostrym cieniem, więc to jest no, piesek, który do tej pory ze mną tam funkcjonuje. I to jest obok mnie. Czasami sama sobie ustawiam jakieś martwe natury i tak właśnie jest z martwą naturą, która się znajduje na sztalugach. Nazywa się to Bzy Pani Marleny, bo te bzy dostałam rzeczywiście w prezencie od Pani Marleny. Ustawiłam to sobie w słoiku, ustawiłam sobie to na ławce, więc to jest dosłownie obraz namalowany u mnie przed domem. Tak jak obraz, który jest po mojej prawej stronie, w ogrodzie, gdzie ustawiłam sobie stolik, dosłownie wtedy malowałam z koleżanką. No, chociaż miałyśmy ten sam motyw, to te obrazy wyszły inaczej, mój wyszedł bardziej w chłodnych barwach. No i co, były jakieś sezonowe kwiaty na stole, śliwki, jakaś filiżanka, fioletowa jakaś serweta na okrągłym stoliku i do tego krzesło.
a w oddali no, jakieś tam drzewa, rośliny, które na tymże podwórku było widać. Także to są elementy, które malowane są dosłownie u mnie w okolicy. Za mną na przykład są kościółki, jeden malowany w plenerze w Nowogrodzie. I tutaj idea jest taka, była taka, że formę kościoła ubrałam w abstrakcyjny kolor. Czyli no, ten kościół nie ma takich kolorów zieleni, ani drzew w fioletach, ani nieba w różu. No niemniej takie było moje założenie malowania. Tak sobie chciałam pobawić się farbami. Poniżej jest z kolei na przykład kościół w Cieksynie. To tutaj założeniem było stonowanie wszystkich kolorów, tak jakby to była jesień. Chociaż to nie była jesień. I zależało mi na takim tylko gdzieniegdzie przebłysku jakichś kontrastowych kolorów i to widać, jak ktoś podejdzie bliżej, że gdzieś tam jakieś takie ostre zielenie wyzierają spod tych warstw. Natomiast jeszcze po mojej lewej stronie jest obraz w skansenie. No to było w Nowogródku i tutaj to rzeczywiście motyw stamtąd wzięty. Tak, dla przypomnienia, że kiedyś mieliśmy takie właśnie bańki na mleko, takie metalowe kubki i że potrafiły być one w takich fajnych, ostrych kolorach. A poniżej jest tego obrazu, nazwałam to zimową uliczką, jest to efekt pleneru, gdzie wybrałam się ze znajomymi. Była to zima, czego nie widać tutaj na tym obrazie akurat. Są takie przebłyski trochę jakby wczesnej wiosny. Natomiast jest to budynek w miejscowości Dąbrówno. I tam byłyśmy weekend i malowałyśmy sobie wybrane elementy. Co ponadto? Tenże po prawej stronie obraz, czarny bez, to jest z kolei efekt pleneru w Supraślu. Akurat ja się skupiłam na, wtedy to był wrzesień, skupiłam się na czarnym bzie, czyli na takich elementach trochę plątaniny, trochę płotu i no, tej soczystości tych owoców, która mnie bardzo, bardzo wtedy zafascynowała. Natomiast jeszcze dalej widać obraz w pokrzywach. W tychże pokrzywach są hortensje. Tutaj tym elementem, który dla mnie był ciekawy, bo to było tak dziwnie, że na takiej skarpie w pokrzywach rosły piękne hortensje. To tak jakby pozostałość po jakimś ogrodzie, gdzie ktoś coś zostawił, gdzie już budynku nie było, nie było ogrodu, ale zostały rośliny. Rośliny, które pomimo no, sąsiedztwa takich no, poniekąd chwastów, jak pokrzywy, bardzo sobie dobrze radziły. Z kolei taki mały obraz gałązka, jest to martwa natura, którą sobie ustawiłam po to, żeby sobie to namalować, ale też kolory nie są kolorami oddającymi, no jak gdyby wtedy istniejące rzeczywiście realnie kolory. I jeszcze mamy taki obraz, który jest, nazywa się Łódki nad Narwią. Elementem, który wzięłam z pleneru, to są rzeczywiście łodzie. Natomiast umieściłam to w trochę innej porze dnia. To znaczy zmieniłam porę dnia. Tam to było po prostu zachodzące słońce, ale było jeszcze widno. Natomiast tutaj to wygląda tak, jakby struga światła padała na łódki, ale to już było prawie, że w nocy, albo tuż przed zachodem takim, albo po zachodzie nawet słońca, kiedy nie widać już dobrze kształtów, które są w ciemności. Więc tak to najogólniej wygląda. Na sztalugach mamy jeszcze motywy, powiedzmy, wodne. Mam port w Iławie, gdzie też byliśmy i był to moment przed burzą, taki kontrast bieli tego portu, gdzie no akurat nie było wtedy tam żadnych żaglowców, gdzie cumują sobie wodniacy i tego burzowego nieba, które odbija się w wodzie. Natomiast pochmurny dzień to jest Jezioro Bodeńskie i taka miejscowość nad nim. Tyle o jakby tematyce tej wystawy i tych wszystkich obrazów. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam.
i mam nadzieję, że się będzie Państwu podobać. Dziękuję bardzo.